Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Liverpool traci punkty po błędzie Alissona. Bundesliga zakończyła rundę jesienną. Kolejna kompromitacja Legii, wkurzony Boruc, zimę spędzą na miejscu spadkowym. Real Madryt gubi punkty z przedostatnią drużyną La Ligi. Kapitan Zieliński z asystą w hicie Serie A. Hat-trick Arkadiusza Milika w Pucharze Francji. Bayern Monachium rezygnuje z Erlinga Haalanda. Spina w Atletico Madryt po ligowej porażce. Sergio Aguero wróci do Manchesteru City? Piłkarz Napoli został napadnięty. Pod wczorajszym filmem ponad 11 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 300 nowych widzów. Jeżeli chcesz mi sprawić prezent na święta, subskrybuj kanał, a jeżeli film Ci się spodoba, nie muszę mówić, co masz robić. Lećmy z newsami, koniecznie zostańcie do końca, bo trochę się działo. Miłego oglądania. W minioną niedzielę byliśmy świadkami prawdziwego angielskiego hitu. Tottenham rywalizował z Liverpoolem. The Reds rywalizują o mistrzostwo Anglii z Manchesterem City i Chelsea, dlatego każde zwycięstwo jest na wagę złota. Z takim podejściem na pewno podeszli podopieczni Jurgena Kloppa do rywalizacji z Tottenhamem. Koguty natomiast pod wodzą Antonio Conte chcą nadrabiać zaległości i straty do top 4. Liverpool był bliski zwycięstwa. Ostatecznie drużyny musiały podzielić się punktami po remisie 2-2. The Reds stratę punktów mogą zawdzięczać Alissonowi, który w 74 minucie popełnił błąd nieskutecznie wychodząc z bramki. Tego samego dnia rozegrane zostały dwa inne spotkania. Dość niespodziewanie punkty zgubiła Chelsea, która zremisowała bezbramkowo z Wolverhampton. Potknięcia rywali wykorzystał Manchester City, który rozgromił Newcastle United aż 4-0. Dzięki dzisiejszym wynikom The Citizens odskoczyło od The Reds na 3 punkty, a od The Blues na 6 punktów. Bundesliga zakończyła jesienne zmagania dwoma spotkaniami. Ciekawie zapowiadała się rywalizacja Freiburga z Bayerem Leverkusen, czyli czwartej z trzecią drużyną niemieckich rozgrywek. Rywalizacja była zacięta, ostatecznie zakończona zwycięstwem Freiburga 2-1. Dzięki temu przeskoczyli w tabeli ligowego rywala i zbliżyli się do drugiej Borussii Dortmund na 5 punktów. W drugim spotkaniu walczące o europejskie puchary FC Köln podejmowało walczące o utrzymanie VfB Stuttgart. Wygrali ci pierwsi po bramce Modest w 89 minucie. Jesienne granie zakończyła również polska ekstraklasa, która na koniec zaserwowała nam ciekawe spotkanie. Mam tu na myśli rywalizację Legii Warszawa z Radomiakiem Radą. Drużyna mistrzów Polski, która w poprzedniej kolejce rozgromiła Zagłębie Lubin 4-0, przystępowała do meczu w lepszych nastrojach. Goście natomiast przyjechali na Łazienkowską jako drużyna, która ostatni raz przegrała 25 września. Jak się okazało, po końcowym gwizdku to nie Legia była taka mocna, tylko Zagłębie tak słabe. Radomiak wygrał 3-0, a atmosferę w drużynie idealnie podsumowuje to zachowanie Artura Boruca z trwającego meczu. Warszawski zespół spędzi zatem zimę na spadkowym miejscu. W pozostałych niedzielnych spotkaniach Lech Poznań wygrał 2-1 z Górnikiem Zabrze. Gola na wagę 3 punktów w 9 minucie doliczonego czasu strzelił Milić. W innym meczu Górnik Łęczna pokonał Zagłębie Lubin 2-1. Dzięki zwycięstwu zaliczyli awans na bezpieczne 15 miejsce. W La Lidze szanse na odskoczenie niektórym rywalom miał Real Madryt. Królewscy u siebie podejmowali walczące o utrzymanie Cadiz, zajmując przedostatnie miejsce. Nie trudno zatem było wskazać faworyta. W obliczu porażek Betisu, Atletico czy Realu Sociedad podopieczni Ancelottiego chcieli powiększyć punktową przewagę. Co prawda cel został spełniony, ale nie do końca. Real zdobył zaledwie punkt, remisując bezbramkowo, mając kolosalną przewagę i tworząc prawie 40 sytuacji bramkowych. W Serie A byliśmy świadkami prawdziwego piłkarskiego hitu między AC Milanem a Napoli. W podstawowym składzie gości znalazło się miejsce dla Piotra Zielińskiego. Ponadto Polak wyprowadzał swoją drużynę jako kapitan, co jest ogromnym wyróżnieniem. Polak bardzo szybko się za to odwdzięczył, notując asystę przy trafieniu Elmasa w 5 minucie. Rossoneri walczyli do końca o chociażby punkt, jednak nie udało im się strzelić ani jednej bramki. 3 punkty pojechały zatem do Neapolu. W niedzielę byliśmy także świadkami polskiego pojedynku w meczu Specji z Empoli. Miejsce w podstawowym składzie znalazło się dla Kiwiora, Recy i Żurkowskiego. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a bardzo duży udział przy bramkach mieli wspomniani Reca i Żurkowski. We Francji kapitalny mecz w krajowym pucharze zaliczył Arkadiusz Milik. Drużyna Olympique Marsylii w ramach 1/32 finału Pucharu Francji rywalizowała z ekipą Canet Rocheville. Mecz zaczął się dość sensacyjnie od prowadzenia gości. Później jednak do roboty wziął się reprezentant Polski, który ustrzelił hat-tricka. Ostatecznie drużyna z Ligue 1 wygrała 4-1 i awansowała do kolejnej rundy. Miejmy nadzieję, że to będzie punkt zwrotny dla Milika i jego strzeleckich dokonań we Francji. Całkiem niedawno z walki o Haalanda nieoficjalnie wypisał się Real Madryt. Teraz głos w sprawie transferu zabrał Bayern Monachium.
Obecny prezes drużyny mistrza Niemiec Herbert Heiner zdradził, dlaczego klub rezygnuje z zatrudnienia Norwega. Dlaczego Bayern nie podpisze kontraktu z Haalandem? Ponieważ mamy najlepszego napastnika na świecie w osobie Roberta Lewandowskiego. Jestem przekonany, że Lewy może grać na tym samym poziomie jeszcze przez kilka lat. Byłbym szczęśliwy, gdyby zakończył tutaj swoją karierę. To ciekawe, że coraz więcej klubów rezygnuje z zatrudnienia Erlinga Haalanda. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja w kolejnych tygodniach i miesiącach. W Atletico Madryt po ligowej porażce nie jest kolorowo. Przypomnijmy, w bardzo ważnym ligowym meczu drużyna ze stolicy przegrała 1-2 z Sevillą, która jest bezpośrednim rywalem w walce o mistrzostwo oraz przyszłoroczną Ligę Mistrzów. W trakcie meczu doszło do spiny między Luisem Suarezem a Diego Simeone. Trener zdecydował zdjąć napastnika w 57 minucie, co wyraźnie nie spodobało się Urugwajczykowi. Było widać jego zażenowanie i brak aprobaty decyzji Simeone. Suarez miał nawet powiedzieć: dupek zasrany, zawsze to samo. Ligowa sytuacja Atletico jest daleka od idealnej. Zajmuje miejsce poza top 4 i traci dużo punktów do liderującego Realu. Simeone musi mocno popracować z zespołem, aby wrócić do gry o mistrzostwo. Pojawiły się nieoficjalne informacje o możliwym powrocie Sergio Aguero do Manchesteru City. Argentyńczyk jakiś czas temu przez problemy zdrowotne musiał zakończyć karierę. Zdążył wystąpić w zaledwie kilku spotkaniach FC Barcelony. W związku z koniecznym działaniem byłego już piłkarza pojawiło się pytanie, co dalej. Jak donosi argentyński dziennik Diario Ole, 33-latek miał otrzymać propozycję współpracy od Manchesteru City. Na czym miałaby ona polegać? Aktualny mistrz Anglii chce zatrudnić swojego byłego zawodnika w roli ambasadora klubu. Jakby nie było, Kun jest jednym z symboli, legend Manchesteru City XXI wieku. Rola ambasadora byłaby pięknym odwdzięczeniem się za wszystkie zasługi. Czas pokaże, co Sergio będzie robił po przymusowym zakończeniu kariery. Chwilę grozy całkiem niedawno przeżył jeden z piłkarzy Napoli, Adam Unas. Jak donosi włoskie Corriere dello Sport, Algierczyk został napadnięty w ciągu dnia we własnym domu. Jak relacjonuje źródło, dwóch złodziei czekało na Unasa, gdy ten wróci z treningu. Gdy piłkarz się pojawił, rabusie ruszyli za nim i weszli razem do garażu. Gdy brama się zamknęła, napastnicy przystawili broń do głowy Adama i zmusili go do oddania pieniędzy oraz zegarka. Po oddaniu wspomnianych rzeczy złodzieje się oddalili, nie wyrządzając Unasowi krzywdy. Straty oszacowano na około 4,5 tysiąca euro. Oczywiście odpowiednie służby zostały natychmiast zaalarmowane po całym zajściu. Sprawcy są poszukiwani przez miejscową policję. Kartka z kalendarza. 20 grudnia 1991 roku w brazylijskiej miejscowości Imbituba urodził się Jorginho, reprezentant Włoch oraz piłkarz londyńskiej Chelsea. Tego samego dnia 1993 roku w Calcinate na świat przyszedł Andrea Belotti, reprezentant Włoch oraz piłkarz Torino. 20 grudnia 1998 roku w Paryżu urodził się Kylian Mbappé, reprezentant Francji oraz zawodnik Paris Saint-Germain. Dzięki za uwagę, jeżeli wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał. Widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!